Ultraliga Kostriumy Nerwarien. O! Coś o mnie, czy on się kończy? Czy warto zostać sportowcem? Karierę sportowca? Ty, dobra, a puszczę sobie to, zobaczymy, co to będzie. Co tam gadali? Znowu mi obgadują? Skurczybyki. To prawda, że chcą Markuna sprowadzić na topa w LPL-u? Też tak słyszałem, no. Słyszeli o gościu, który pochodzi z rodu wielkich baronów truskawkowych i chcą go ściągnąć do Chin. Też tak słyszałem. Dzisiaj nie ma Ultraligi, jutro jest. Ale właśnie nie wiem, z tą Ultraligą ogólnie Ty bez koszulki Cygra streamuje? wyszło strasznie dziwnie. Bo tak jakby teraz O Nerva robi kurde. te playoffy i ja nie wiem, o co chodzi. W sensie, no nie kumam tego. No to w takim razie dlaczego nie rozumiesz? Ja nie mam problemu z tym, że ktoś jeszcze dostał, tylko no tak, wstawiają post, że zobaczysz Ultraligę u Nervariena. I nie ma tam ciebie i Goe. Mnie nawet nie dali i Goe nie dali. Okej, Goe się wy... na Ultraligę akurat fest, bo oni nie streamowali praktycznie w ogóle. Ja nie robiłem z 4 dni, bo... No nie no, ale to... Czekaj. Ale mi wrzucili tak, tylko że ja dołączam jakby do tego składu. Ale widziałem, że też właśnie ludzie byli zaskoczeni, że co z Syncrafem i co z... Chociaż w sumie jak ja zobaczyłem to ogłoszenie, to też pomyślałem, że co z tamtymi. No taka, no głupia komunikacja tam po prostu poszła. To się zgodzę, no. Ostatnie 2 dni były takie, że nie dało się tego oglądać, bo już wszystkie sloty były rozdane, więc jakby no nie interesuje mnie takie coś, takie oglądanie i mówię o tym szczerze. Ale no mam wrażenie, że to jest po prostu bez sensu. Teraz jest trzech playoffowych co-streamerów i ja rozumiem, że jakby no Ultraliga trochę chwyta się wszystkiego, tak? Ale no według mnie lepiej byłoby to zrobić tak, że nawet, ja nie mam z tym problemu, żeby to był Nervariena, ale zróbmy to wtedy w taki sposób, że zapłacą za to, tak, normalną stawkę taką kasterską i wtedy obejrzymy to u Nervariena. Chłop chce zapłatę za co-stream. Ja to robię z pasji. Za darmo. Aha. Albo tak jak Delord to zrobił z Nervarienem, że obejrzymy półfinał razu tego, wiesz, jakby finału kogoś innego, albo w ogóle na jakimś innym kanale, żeby to jakoś dogadać. A mam wrażenie, że na siłę chcą wcisnąć kogokolwiek, no bo tak, ciebie nie wzięli pod uwagę, albo nie chciałeś, prawdopodobnie nie chciałeś, miałeś wyjść Ultraligę. Ultraligi? No szczerze, miałeś Ultra... wyjść, Ja szczerze. nie, ja Ultraligi nie wziąłem, ale tylko z innego powodu. Przecież ta wiadomość, żeby tutaj nie być. Podczas ostatniego MMA Masters, po tym jak przez cały sezon współprowadziłem co-streaming rozgrywek Ultraligi i w mojej skromnej opinii znacząco przyczyniłem się do zwiększenia oglądalności i niestety nie otrzymałem praw, mimo iż wyrażałem takie zainteresowanie. Chodzi o MMA Masters, bo rozmowa o to się rozchodzi. W tamtym czasie wybór padł na Nervariena, który odrzucił tę możliwość, oraz Syncrafa i Delorda, którzy nie mieli praktycznie żadnego Ale ja nie związku z miałem. Ej, co-streamingiem to, ale ty to Ultraligi. sfarmazoniłeś. Ja nie miałem No, żadnego EU dlaczego? Masters. O czym ty w ogóle p***lisz? Oczywiście, że miałeś MMA Masters. Ja nie miałem żadnego MMA Masters. Miałeś Ultra. Miał. Miał przecież. Liga No razem z Delordem. Miałeś to Ultraligę razem z pokaż mi Delordem. to. Ja To pierdolę, pokaż czy mi to. jakiś. No pokaż. Jesteś niedokołysany, No nie miałem. Gdzie miałem EU Masters? Miałeś MMA Masters playoffy i nie streamowałeś finału, bo jechałeś na wakacje. O, Serio no. miałem EU Masters? I co jest z tym kropem? Już to było parę miesięcy temu, on już nie pamięta? Turcja versus Francja w półfinale MMA Masters. Czarny Pokaż, pokaż. Piotrzyć od Iwadi Kot. Serio? No to w takim razie muszę cię przeprosić, bo ja byłem przekonany, że nie było, to ja mam demencję. Z kim się zadajesz, taki się stajesz, No dobra, kolego. okej. Czyli mówisz, że to dostałem od Polsatu, tak? To przepraszam, serio, przepraszam was widzowie, bo serio myślałem, że nie miałem tego EU Masters. Ja wiem, co się dzieje w sensie. No, Delord i Syncroft mieli EU Masters, nie? Tak było. Pamiętam, że tam do obu przychodziłem oglądać, no. To było. To zawsze wygląda tak samo. Jak masz duże liczby i jesteś do tego Nie. przystępny dla Riotu, że Tak. Riot cię lubi, to spoko. A jak jesteś kontrowersyjny, to Riot cię nie weźmie. I prawda jest taka, że. Polski Riot nie ma szans, I nie. prawda jest taka, że Nervarien to jest jedyna osoba, która ma zagwarantowane Worlds, MSI i wszystko inne. Ale tak. Zagwarantowane. Z tym Riotem to nigdy nie wiadomo, chłopaki. Ale mam nadzieję, że dadzą, no. Mam nadzieję. Ale jak nie dadzą, no to co? Pod most idziemy. Nie no, to wtedy na YouTubie by się po prostu robiło content. Ale no, szkoda by było, gdyby kurczę nie dali. Byłaby bida. Ej, dobra, tak I... tu jesteśmy. Ta rozmowa co była? Śmieszna była, nie? Bo oni nie powiedzieli tak bezpośrednio, że No tak, ale to ja wtedy... Nie, no Nervariena. ale to ja wtedy się nie powiedziałem, że bad guys just f***ing said, you know? Dla widzów nie ogarniają. Była rozmowa z Riotem i była gadka o tym właśnie, że powiedzcie, że Nervariena ma zagwarantowane to, no ludzie. I tak, no, nie do końca, tak jest, nie do końca. Kurczę, ta rozmowa wtedy... Uważam, że była totalnie useless. Kompletnie. Końca i znowu gadamy o Nervarenie i go tu nie ma, ale.
No nie, nie powinniśmy. Ale to... No, dawaj, ale... O nie. Nie, 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 nie robimy z tego afery żadnej, nie, 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 nie. Ja tylko oglądam, tylko słucham. Ale, dobra, ale zacznijmy od tego, że to nie jest tak, że Nerwarian nie zasługuje na to. Nerwarian powinien dostać Worldsy. Ale ostatnio też tak była taka gadka i Nerwarian był zły. Tak, tylko że tutaj jakby Nerwa nawet nie ma co dodać od siebie. No co ma Nerwa dodać od siebie? To już wszystko było mówione, że tak powiem. Wszystko, Nerwarian powiedział wszystko na rozmowie przecież. Ja uważam, że jeżeli Riot by powiedział, wiesz, że Nerwa dostaje wszystkie, ja mam z tym luz, bo Nerwa na to zasłużył. Ale ja nie lubię takiego owijania w bawełnę, że... Będą sloty rotacyjne, że będziemy zmieniać i tak dalej. Zmieniamy. Zmieniamy, ej, i tak, ej, jest prawda. A potwierdzisz to, że serio? Mówili, że rotacyjne będą. Było to powiedziane. Ja to mówiłem, to ludzie mi nie wierzyli. Ja nic nie potwierdzam. Jakby, ja ci powiem tak, może dupa by mnie mogła boleć wtedy, jak były te rozmowy. Teraz to ja już nawet nie wiem, czy mi zależy na LoLu. I soloku, i wszystko. Pokazuje mi... Synchro. No co ty? Dobra, czekaj, sprawdzam, czy coś się dzieje, ale się nie dzieje, dobra. No nie, nie, nie enjoyuję tego LoLa, szczerze. No nie da się grać soloku. Dzisiaj zagrałem dwie gierki na offstreamie i zmuszałem się. Nie pamiętam, kiedy ja ostatnio grałem na offstreamie. Dziwny jest. Czemu na offstream grałeś? Ja zawsze grałem na offstreamie. Zawsze grałem na streamie, przed streamem i po streamie. Po 20 godzin, na kurwa. Dziwak. Ja mam dużo gier w sezonie, jak sobie spojrzysz na LoL Pros, ale... Mi się wydaje, wczoraj miałem właśnie taką rozkminę, że Kit spowodował, że my zaczęliśmy wierzyć w e-sport. Mi się wydaje, że e-sport... Co? Jak sobie spojrzysz na LoL Pros, ale... Mi się wydaje, wczoraj miałem właśnie taką rozkminę, że Kit spowodował... Aha, kot, tak? Aha, bo na YouTubie nie można mówić kot, tak? ...spowodował, że my zaczęliśmy wierzyć w e-sport. Mi się wydaje, że e-sport mógł zawsze być na poziomie, ale przez... My pomyśleliśmy sobie, że e-sport będzie nie wiadomo czym. Nie, mi się wydaje po prostu, że LoL jest... I dopóki Riot czegoś nie zrobi, to nic nie będzie normalnego w tej... Nie, nie wiem. To miało znaczenie? Nie, nie wydaje mi się. No nie wiem, znaczy no, podczas COVID-a no były te lepsza oglądalność na pewno, no bo wszyscy siedzieli w domach, no to oglądali po prostu. A teraz, no to teraz się to trochę zmalało na pewno. Zwłaszcza teraz, jeszcze jak są wakacje, to już w ogóle. Wiesz, no, jak masz weekend, no to wolisz albo gdzieś na imprezę wyjść, albo gdzieś nad wodę pojechać, czy coś takiego, nie? Wiadomo. Także, bo najważniejszym aspektem, moim zdaniem, w giercowaniu jest to, że ludzie mieli e-sportowy sen. Ludzie chcieli zostać e-sportowcem, ludzie chcieli grać, chcieli być jak Jankos. Aktualnie wszyscy wiedzą, że e-sportowy sen to jest jeden wielki wałek, nikt nie chce brać w tym udziału, nikt nie chce w tym uczestniczyć, przez co e-sport leci w dół. A to też leci, wiesz, ludzie, którzy chcą stawać się lepsi. Esport leci w dół, bo nie masz drużyny, które możesz kibicować. Ostatnią drużyną, której mogłeś kibicować, najprawdopodobniej w Europie, było Karmin Corp, a które też zostały rozjebane, więc jakby nie masz drużyny, której możesz kibicować, bo nie ma historii. Nie możesz się związać z drużyną, bo te drużyny istnieją. Kiedyś było Challenger Series, ludzie wchodzą... Nie no, czekaj. Co? Czemu Karmin Corp było ostatnią drużyną, której można kibicować? Nie rozumiem trochę. No nie no, przecież w każdej drużynie w lecu możesz kibicować, jeśli tylko jakoś tam polubisz tych zawodników, albo nie wiem, z jakiegoś powodu ich tam chcesz kibicować. Nie wiem, trochę nie rozumiem tego o co chodzi z tym Karmin Corp? Czemu tak? Nie wiem, trochę nie kumam. Wchodzili, wiesz, składami kolosowymi w piątkę do LCS-a i to było zajebiste, na przykład mym. Teraz to coś takiego nie ma, to nie istnieje. Masz subit w postaci MMA i twoim największym... A nie, to kolejna będzie rozmowa na zasadzie, że franczyza rozjebała e-sport, tak? No, klasik. Klasyczne gadanie e-sportowych pasjonatów polskich. To wszystko, kurwa, przez tę franczyzę. No i no, na pewno. Sukcesem, jaki możesz osiągnąć po MMA, to że cały skład zostanie wzięty do leca. No Mad Lions niby no. Jest w teorii, ale... To Mad Lions ma to w dupie. I brakuje coś takiego, że na przykład, nie wiem, żeby Grypcio Krab zagrało... No nie, no właśnie Mad Lions ma fajną historię, tylko wiecie, no... To jest bardziej projekt robiony pod Hiszpanię po prostu, nie? Jakbyś był Hiszpanem i miał gości czterech w składzie Hiszpanów, że wszedłeś z ERL-a do Leca, no to tam jest zajebista historia, tylko nam się ciężko w to wkręcić, no bo no nie jesteśmy Hiszpanami, to nie są nasi ludzie. Na freskowy, no nie oszukujmy się, też się nie jakoś tak bardzo nie udziela jako Polak, więc no wiadomo, no my potrzebujemy kurczę tego. Potrzebujemy polskiej drużyny, tak jak Heretics, tylko Heretics no troszkę nas zawiodło niestety, no. Tu w jakiś
w jakiś turniej, bo się zakwalifikują, rozumiesz? No ale czy to nie jest tak, że ludzie się wtedy nie interesują e-sportem, tylko po prostu drużyną polską, która może osiągnąć sukces i to jest taki... No to spoko, ale tak. Ale ty nie uważasz, że tak po prostu działa jakby Polska, że jakby to jest bardzo specyfika Polski, że jak w czymś jesteśmy dobrzy, to nagle wszyscy się budzą? Tak jest z CS-em też w sumie, że normalnie ludzie mają... w CS-a i jest nagle polska jakaś drużyna i wszyscy się budzą. Czy to nie jest po prostu specyfika Polski? Nie, wydaje mi się... Ej, no przecież oglądalność tego EWC-u Izaka, jak Snax tam grał, no zajebista była oglądalność, kurczę. I patrzcie, to jest tylko jeden Snax w G2. No ale to tak samo jak był Janko z G2, no. Po prostu potrzebujemy mieć Polaków, którzy są w dobrych składach. No. Po prostu ogólnie e-sport leci w dół. Liczby dalej robi tylko Kaedral i to też mniejsze. Kameto, no to... No tak, ale to właśnie... No tak, ale... Ej, dobra, to poglądamy sobie to. To już do tej serii UP nie będę wracał jak coś, już to wyłączam. I czekamy teraz na mecz LNG na JDG. Oni tam pewnie no, do 10 minut powinni zaczynać. To będziemy to oglądać. Także jeśli ktoś chce sobie tam tą serię jeszcze dokończyć, to do innego jakiegoś streamera ewentualnie odsyłam. Możliwe, że jakiś Yamato Kanon czy ktoś to ogląda. A my sobie tutaj na razie to obejrzymy, a później idziemy na tamto LNG JDG. Ale to właśnie do tego, no tak, ale to właśnie o to mówię, że o tym właśnie mówiłem. Wczoraj sobie wbiłem na Twitch Tracker LOLa, nie? No. Jak sobie wejdziesz na Twitch Tracker, to no. Wzrosty były w chórze podczas COVID-u. I... Czekaj, viewers to jest zielony. Ty, patrz, ile tutaj było. Czemu było tutaj aż tyle? Pewnie wallsy jakieś, nie? Kanały też idą w dół. Że mniej kanałów streamuje LOLa, tak? No ale peak rzeczywiście, tutaj, 2021. No to, no COVID pełną parą, tak? Ludzie po prostu siedzieli w domach, grali albo oglądali. Ej, ale patrz, jaki ten, jaki mały viewers tutaj. Na przykład. Patrz, jaki tutaj spadek. Ale dobra, to chyba były, to pewnie jest październik, to są wolcy. A później jest grudzień, czyli off-season i są nudy. No, nad tym też zawsze ubolewałem, jeśli chodzi o League of Legends, że grudzień, który jest miesiącem, że wszyscy siedzą w domu, są, wiesz, święta i tak dalej, a w LoLu się nic nie działo nigdy w grudniu, to mnie tak zawsze bolało, kurczę. No to był najlepszy czas właśnie do streamowania ogólnie i robienia jakiegoś tam kontentu, a w grudniu takie nudy zawsze były, no tragiczne to było po prostu. No, głupie to było strasznie. I czy to nie jest tak, że jakby my trochę napompowaliśmy ten balonik, że wiesz, było zajebiście podczas... Były te liczby i ludzie myśleli, że... robimy między LPL a UL? Tak, tak, tak. No nie, no tutaj skończymy do 15.30, 16.00 i o 18.00 wrócę na Ultraligę jak coś. Także pamiętajcie, 18.00. Oglądamy Polaków Rodaków. Dwie najlepsze drużyny polskie o 18.00. Że cały czas tak będzie, a po prostu teraz są takie liczby przedkowe. Wszystko tak, wróciło teraz okay, do normy. To prawda akurat. Tak, teraz wracam do czasu przed jeżeli no tak, cyfry, tak. I tak mi się ale wydaje. Ale też że ważnym jakby, czynnikiem że tak jest to, że kiedyś jak Polsat miał streama, to zawsze był na głównej, zawsze. Teraz tak nie jest. Okay, ja na przykład wygraliśmy w Ultralizę, Ultraliga była na głównej. No, na pewno jest to mniej ekscytujące. Znaczy ogólnie... Znaczy ja w ogóle mam wrażenie, że Twitch kiedyś bardziej e-sport wspierał i e-sport był jednym z najważniejszych rzeczy, które się działy na Twitchu. Aktualnie na Twitchu bardziej to jest, wiecie, just chatting, IRL i tak dalej. Więc e-sport już nie ma aż takiego wsparcia od Twitcha. Zresztą Twitch często był sponsorem drużyn, że dawał im pieniądze w ogóle. Teraz już nikt, teraz się już w ogóle tego nie robi. Więc no, to też, no, dobrze ryba to powiedział. Model taki ligowy jest strasznie nudny w porównaniu do turniejowego, no. Tak, tak. Nie wiem, czy to jest dobry przykład piłka nożna, ale no, ja nie wyobrażam sobie obejrzeć piłki nożnej w normalnym sezonie. Ej, no pewnie ludzie oglądają jakąś tam Premier Ligę i tak dalej, ale Ligę Mistrzów każdą oglądam. Czytałem komentarz, że w sumie to też ważne jest to, że... Ale to też prawda, no prędzej obejrzysz Ligę Mistrzów, jakieś tam, nie wiem, ćwierćfinały czy coś takiego, niż obejrzysz sobie, nie wiem, Ekstraklasę i walkę drużyny, która jest 10 na 8, co nie? No to tak samo jak są w LoLu Worldsy, nie? No Worlds ludzie odpalą, albo MSI odpalą, ale oglądanie jakiegoś tam, wiesz, Rogue na Mad Lions czy coś takiego, no to no nie obchodzi to ludzi aż tak bardzo. No nie ma się co dziwić, jakby to, i to nie jest w ogóle dziwne. No tak po prostu jest. Normalna rzecz. Co teraz mamy sezonów, ja nawet nie wiem, jaki my sezon teraz mamy, człowieku. Nie, to powiem ci, że LEC jest akurat oglądalny poza playoffami na tego. Ja też nawet nie wiem. Ja nawet nie wiem, czy jest Spring, czy Summer. Nie, no Summer. Ja nie wiem, jaki jest sezon w LoLu i kto wygrywa w ogóle. Ja nie wiem, kto wchodzi do playoffów. Bo to jest wszystko takie skomplikowane. Serio? No nie wiem, mi się dobrze tego LEC ogląda. No ale ja go lubię. Ej, o co chodzi z tym napisem talerz 5 kg? W ogóle tego...
Kofane, że oni jakby zrobili jeszcze jakieś punkty za Wardsy i wie teraz, z trzech sezonów to się liczy, Winter jest useless, to useless, tamto, nie? Wracając jeszcze do transmisji na Polsacie na przykład, nie? To no. Uważam, że... Komentatorzy chuj... są. No, jakby ja oglądałem ten sezon ultraligowy i u mnie na czacie widzowie piszą, że jakbym, żebym zmutował, no to to wydaje mi się, że to już jakby coś o czym świadczy, nie? Że jak widzowie piszą, zmutuj Polsat Games, please, bo nie da się słuchać i faktycznie tam są totalnie losowe rozmowy, takie czasami nie wiadomo o czym oni gadają, bo to są takie wewnętrzne rozmowy ziomków. Przychodzisz na imprezę, ale jesteś spóźniony o 3 godziny. Ej, no wczoraj też oglądałem tego. Oglądałem Lecę na Polsacie chwilę właśnie i był Kasper z Bezim. I też niekiedy jakieś takie trochę inside'owe gadki sobie gadali. I tak oni się dobrze bawili, komentując, ale ja nie do końca wiedziałem właśnie o co chodzi, do czego były follow-upy. I to było takie trochę właśnie dziwne. Trochę dziwne. Ale to też jest kwestia tego po prostu, że jest tylu komentatorów w tym Polsacie, cały czas się wymieniają, przez co ciężko jest się też tak zżyć z komentatorem, mam wrażenie. Ale też mówiłem kiedyś, moim zdaniem jest za dużo komentatorów w Polsacie po prostu. No. Były jakieś akcje, każdy się z tego śmieje, ale ty w sumie nie wiesz o co tu chodzi, ale jesteś tutaj, nie? Nie mówię w trakcie gry, mówię poza grą, nie? W sensie podczas tej analizy. I no nie wiem, słyszysz taką jedną, drugą, trzecią dyskusję, kreujesz sobie opinię i później już raczej tam nie wchodzisz, nie? Prawda jest taka, że był czas, żeby rozpromować zajebicie polską ligę, gdzie grał Rybson, grał Puki, grał Inspired i to już nie wróci. Jakby ci gracze byli na tyle znani, że każdy chciał być tą osobą. W sensie, okej, nie każdy, ale dużo osób... Nie, może nie byliście też giga znani, ale... No nie, ale... Ale na pewno znalazła się chociaż jedna osoba, jeden Maciuś, który myślał sobie tak, chcę być taki jak, nie wiem, Wander, chcę być taki jak, nie wiem, Puki, no chcę być taki jak Cinkro, chcę być taki jak Rybson, no. Na pewno chociaż jedna osoba się znalazła. A teraz wchodzisz i... Mam nadzieję, że dojdą do wniosku takiego, że to, że przez pięć, no nie pięć lat, czekaj. Kiedy się Ultraliga zaczęła? W 19, czy tam końcówka 18. Od końcówki 18 do, no do teraz, do tego roku... Nie było żadnego LANa z Ultraligi. Nie, znaczy, no nie było, wiesz, eventu, na który ludzie mogliby przyjść i poznać tych graczy, zobaczyć na żywo. Kurwa, no tak nad tym ubolewam po prostu. To jest taka lipa. Tragedia, uważam, po prostu. Że cały czas w tym studiu, cały czas to wszystko jest online grane. No to jest największy problem, uważam. Niestety. Że nie ma wyjścia do ludzi. A te finały w Stodole? No właśnie, to był pierwszy raz, gdy Ultraliga wyszła do ludzi. W 2024 roku. Ultraliga to 2019. No bo końcówka 18 to był ten sezon 0. Więc 5 lat czekaliśmy na to, żeby powstał event, który miał tam chyba 600 czy 700 ludzi. Kurczę, no stary, jakbyś zrobił taki event w 19 roku, to ja myślę, że spokojnie 5000 ludzi by na to przyszło. Na luzie. No później to wiadomo, że był COVID, no to ciężko, kumam to, jasne. Ale no przed tym, kurwa, no takie eventy można było robić. Nie wiem, no przecież kiedyś jak było PGA, albo jakieś IEM-y, jak coś się działo, no to kurwa było pełno ludzi. Tyle ludzi było zainteresowanych. Nie wiem, no we Wrocławiu jak jakiś ten event robiliśmy, eSport Now, no była pełna hala stulecia, kurwa, na oglądaniu... No były tam wtedy jakieś turniej właśnie z polskimi graczami. Pełna hala stulecia. Kurczę, no nie wiem, no szkoda strasznie, że tych eventów nie było. No strasznie na tym ubolewam. Strasznie uważam, że polska scena przez to przecierpiała, no. I widzisz gościa o niku Adrian. I ty nie wiesz, kim jest ten gościu, albo widzisz gościa o niku, nie wiem. No właśnie, wiem. Ale to problem polega na tym, że no, jakby... Nie da się. I organizacje nie mają budżetu, żeby promować tych graczy. Nawet A nie, Zipę, nie masz wrażenia? No. Które promuje graczy i tak dalej. Ja nawet nie wiedziałem, że oni mają takie coś jak Q&A na YouTubie. Tak naprawdę... Tylko dlatego, że została zbudowana jakaś narracja na początku sezonu wokół Togepiego, to nieironicznie ludzie oglądali ultraligowy regularny sezon w tym sezonie. Myślę, że gdyby... No, ostatnio dla Chińczyków, nie? Chińczyki były ciekawe akurat. Tak, ale właśnie w tym sezonie było tak, że była zbudowana narracja wokół... No ta drama chińczykowa była dość zabawna, trzeba przyznać. Togepiego, że Togepi jest zajebisty.
koszty. Ja się zgadzam, bo moim zdaniem wczoraj wywiad dla Red Bulla dawałem, rozmijam nad tym, że tak na dobrą sprawę, to duży problem wydaje mi się, że leży po stronie Riotu, bo oni, ludzi, którzy są jakkolwiek kontrowersyjni, w jakiś sposób rozpoznawalni i tak dalej. Riot nie chce takich graczy. No dobra, ale to jest... No dobra, ale patrz, ale to, no dobra, ale to jest takie gadanie, a z drugiej strony za granicą biorą tak kontrowersyjnych ludzi, że to przechodzi. Ja tego właśnie nie kumam. No ale kogo? I Will Dominate nie jest kontrowersyjny, LS nie jest kontrowersyjny. Ej, dobra, ale w Europie... No to czekaj, ale to on mówi przecież o streamerach, a nie o jakichś graczach czy coś, to nie wiem, czy to... Ma to sens? Nie wiem, trochę. Mecz już? Jeszcze nie ma. My czekamy na LNG versus JDG jak coś. Czekaj, zmienię to już. Nad nami czuwa Janek, który czuwa nad ziomkami z Leca. No dobra, ale na przykład uważam, że Kaydrel jest w jakiś sposób również kontrowersyjny. W sensie, no on ma taki vibe, że wiesz, wszystko tam są szczury i tak... Co? W jaki sposób Kaydrel jest kontrowersyjny? Co? Dalej, no ale Kaydrel, że tak powiem, tworzy rynek, tak? Ale mi mówili, że Kaydrela nie mogą zignorować już. Kaydrel poszedł za daleko. No dobra, ale... Za duży, żeby go zignorować. Bo widzę, że Smigler i Velko pisze znak zapytania. Serio uważacie, chłopaki, że Kaydrel nie jest kontrowersyjny? Gdyby był taki Kaydrel w Polsce, to uwierz mi, że byłby wyjebany. Nie chodzi o zwalanie na wszystko na Riot, tylko to jakby... Nie no, wydaje mi się, że tutaj Synchros strasznie głupotę gada. W jaki sposób Kaydrel jest kontrowersyjny? Chciałbym jakieś przykłady zobaczyć tego. No nie no, to głupoty totalne. To są ja nie wiem, co mówi, ale mu powiedzieli mi, że Kaydrel jest na tyle duży, tak, że nie możesz go... Nie no, ja też tak wiele tego Kaydrela nie oglądam, ale no raczej nie ten. No nie no, byłoby słychać o tym, że jest jakiś tam toksyczny czy coś. No, jeżeli nie jest tak duży jak Kaydrel, to nie mógł, to wiesz. Kaydrel był gigantyczny na Wordsach no, chyba. Kaydrel miał duże wyświetlenia. No to Gepi teraz ogólnie jest subem, nie wiem co tam się wydarzyło, jakaś sprawa prywatna. Ale ciekawe. Ja się ogólnie zgodzę po części z tym, że franczyza zabiła trochę. Ale wydaje mi się, że powinno być jakieś wyjście z tej sytuacji. Że to nie jest tak, że franczyza równa się dead liga. Narzekanie na franczyzę, klasik. Nie? A też może po prostu, nie wiem, ludzie już mają wyjście. W tego lola? Serio? Jakby no, nie wiem. No nie, mi się wydaje, że plus masz ciekawe, wszyscy gracze są dokładnie tacy sami. No ja na przykład, mimo tego, że kiedyś kochałem lola, nie pamiętam kiedy ostatnio na telewizorze odpaliłem coś lolowego, co nie jest powiedzmy finałem Leca, zamiast Meduzy. Ja wolałem sobie Meduzę odpalić na Twitchu, żeby sobie leciał, serio. Ale na pewno w Polsce by to zmieniło, gdyby była jedna drużyna, która może się zakwalifikować do Leca i byłaby polską drużyną, to na 100%. To na 100%. No 19 kappa. Ale to zawsze tak jest. Nie, no. Cykrafa jest niekiedy ciężko poważnie traktować. To on jest takim trolem po prostu. Niekiedy takie głupoty gada, masakra. Przypadkiem nie wolają właśnie franczyzy od nowego sezonu. No nie, ja, na pewno nie. No ja słyszałem, że mają zrobić takie coś jak Valo, że ma być jeden slot rotacyjny, ale ogólnie to... To w Ameryce. Nie wiem, czy wiecie, jak działa franczyza. To jest tak, że każda drużyna wyłożyła duże pieniądze. No, ogromne. I żeby Riot zrezygnował z franczyzy, te drużyny muszą dostać zadośćuczynienie, czyli muszą dostać tyle samo, albo może nawet więcej pieniędzy. I zgodę w ogóle chyba dać. No tak, ale no jakby, wiesz, to jest tak, że Riot musiałby... Potencjalnie ile jest drużyn? 8? Riot musiałby wyjechać 8 razy 4. W sensie 8 razy 40 milionów. Czekaj, oni nawet nie wiedzą, ile jest drużyn w Lecu? Chłopak. Mieliby 320 milionów tak o. 10. No to 400 milionów Riot musiałby zapłacić drużynom. Licząc na to, że jakby slot jest po 40 milionów, tak? Czy według ciebie, co trzeba by było zrobić, żeby spełnić cenę sportową i mieć wystarczająco pieniędzy, żeby się utrzymać? Ciężko! Moje zdanie chodzi, ciężko! Im o nie chodzi do kasyna. To było pytanie? Żeby spełnić cenę sportową i mieć wystarczająco pieniędzy, żeby się utrzymać. Ciężko! Moje zdanie chodzi, ciężko! Im o nie chodzi do kasyna. Kilka lat temu e-sport się opłacał, jak jesteś Polakiem, bo w Polsce była bieda w No ludzie zarabiali mało siopy. Teraz, jak jesteś młody, nieironicznie, jak chcecie się pracować, to wydaje mi się, że w takiej Warszawie to clueless. Kurwa... 8 koła zrobisz. Czemu clueless? Ciężko do... Jesteś młody i dostaniesz 8 koła? Ej, dobra, nie chcę być niemiły, ale naprawdę Synchrof tak pierdoli w tym odcinku, że to jest jakaś masakra, ty. Nie wiem, on jakiś pijany był, jak to robił streama, czy co? Co jest, ty? Ja lubię Synchrofa bardzo, ale no takie głupoty tutaj gada, że to jest niemożliwe, kurczę. Ja nie wiem, czy on od słońca mu coś, kurczę, strzeliło na łeb, czy co? Co on gada, ty? Come on, nie wiem. Co jest?
No nie wiem, przecież ja z Synchrofem niekiedy oglądam tego, czy oglądaliśmy Ultraligę. I chyba aż taki kłopot nie gadał. Nie wiem, może ja go jakoś kontroluję, czy coś? Może z Rypsonem się odpala w nim jakieś, nie wiem co, kurczę? Ty, no come on. Dostać 5,5 zł na rękę jako nowy na rynku pracy, panie kolego. Okej, okay. Jak jesteś nowy, ale co to znaczy nowy? Po roku jesteś w stanie już odskalować. Więc tak naprawdę flipujesz metą i wszystkiego, a no nie wiem, no po prostu się nie opłaca. Dobrze mówię, nie? Ja, wiesz dlaczego dobrze mówię? Bo ostatnio mówię tak jak ty i mnie ciśli. Ciśli nie. Mnie jak chuj. Okej, okay, czyli jesteś populistą. Ja teraz nie, zmieniłeś teraz narrację. Zmieniłem narrację po prostu, no bo tak jakby okay. Widać, najwidoczniej no jestem dobrze, niedoedukowany. To real. Ale tak mówiłem, tak samo jak ty, że żaden problem dostać więcej niż 5,5. Nie, w sensie, ale ja nie powiedziałem... Ale to jest klasyczny problem streamera, youtubera. Ludzie nie mają żadnego pojęcia, jak wygląda normalne życie normalnych ludzi. I nie wiedzą, jak wygląda jakby rynek pracy i tak dalej. No, ale to trzeba mieć kontakt z ludźmi, którzy nie są streamerami, po prostu, żeby wiedzieć, jak wygląda normalne życie. I, no to jest bardzo częsty przypadek twórców internetowych. No, są po prostu w jakiejś tam swojej bańce streamerowo-youtubowej. Nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda świat po prostu, no. No to wiesz, no po prostu siedzisz przed komputerem większość czasu i nie rozmawiasz z ludźmi, tylko rozmawiasz z ludźmi na czacie. Więc no to tak, można się do czegoś takiego doprowadzić, że tak powiem. Nie ma jeszcze meczu, zaraz będzie. Czekamy. Ja nie powiedziałem, że jestem pierdolony. No dobra, zacznijmy inaczej tą dyskusję. 1 euro, 4,28. No. Nie skłamałbym, jeśli powiedziałbym, że większość zawodników w RL-u zarabia około 2,5 euro. Mam na myśli tak, Niemcy, Francja, Hiszpania, okej? Okay? Ultraliga jest anomalią totalną. 2 euro niech zarabiają gracze, nie? Po podatku. Jako mieszkaniec Warszawy chciałbym przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie, a mianowicie Synchrof pierdoli bzdury. No to wiadomo, no. To wiadomo. No nie, ale to mówię. Po prostu to jest kwestia tego, że no streamerzy, youtuberzy, influencerzy ogólnie może, tak biorąc wszystkich, no nie mają pojęcia, jak wygląda normalna praca i normalne życie człowieka, który jest powiedzmy po szkole albo po studiach. Jakby no my jako streamerzy, youtuberzy mieliśmy duże szczęście, duży fart, że udało nam się w ten sposób jakoś zacząć zarabiać pieniądze i niektórzy myślą, że to jest takie proste dla każdego. No uwaga, no nie jest. No niekiedy naprawdę bywa chujowo, jeśli chodzi o pracę i znaleźć dobrą pracę, jakąś taką stałą i fajną, której się spełniasz, jest naprawdę trudno. I no pewnie streamerzy, youtuberzy po prostu myślą, że wszyscy mają tak samo jak my, ale no nie jest tak, po prostu tak nie jest. Dobra, bo widzę, że już draw zaczyna. 8,5 zł. Perspektywa na to, że dostaniesz większe pieniądze jest duża, bo prawda jest taka, że jak jesteś w lecu, to w pierwszym roku dostaniesz pieniądze, chyba że jesteś jakimś turbo kozakiem, ale już drugi rok dostaniesz zajebiste pieniądze, jeżeli masz kontrakt progresyjny. Czyli taki, że wiesz, dostaniesz się do playoffów, masz jakieś bonusy i kolejny rok spełniłeś, że tak powiem, wymagania organizacji, dostajesz dużo kasy. Ale byli również gracze, tacy jak Caps, którzy grali swego czasu Worldsy we Fnatic i oni zarabiali 3K euro. Oni zarabiali najniższą wtedy lecową. A jeszcze wtedy nie było franczyzy. To były jeszcze niższe pieniądze. No ale wiadomo, że teraz Caps kosi mnóstwo sosu, tak? Zakładam, że to jest około 40-50 tysięcy euro. Możliwe, na miesiąc nawet. No to są pewnie pieniądze. No ale większość graczy nie przebije się, no nie będzie Capsem. Większość graczy będzie Turbo Average. I ja na przykład ostatnio patrzyłem, ile zarabiałem średnio we sporcie i to jest około 3K euro zarabiałem. I uważam, że to są fajne pieniądze, no bo nie płaciłem za jedzenie, nie płaciłem za wynajem. Właśnie uważam, że ch**a. To jest ch**a z perspektywy takiej, jaką ty masz. Czyli masz możliwości... Nie. Bo jak ja widzę sportowca, sportowca jest człowiek, który odludek, który poświęcił wszystko na to, no żeby... dobra, ale ile ma lat? Ile ma lat? 22, 23. No to nie, to imo już dyskusja powinna się zacząć, że gościu ma 16-17. Jak masz 22 lata, to nie powinieneś iść w e-sport. Chodzi o to, że jeżeli zostajesz w wieku 22-23 lat, skończyłeś tak jakby już granie w gierkę, bo ci po prostu nie idzie. Jesteś odludkiem, który najczęściej nie ma jakoś dużo giga znajomych, nie masz wykształcenia, bo najczęściej po prostu jesz szkołę na rzecz grania w komputer, nie masz doświadczenia w robocie. To prawda, to akurat ciężko się odnaleźć, no to na pewno. Tylko ja nie wiem, czy ludzie wchodzą w e-sport dla kasy, nie? Mi się wydaje, że ludzie wchodzą dla zajawki w e-sport.
I dopiero później jest weryfikacja, tak jak mówisz, w tym wieku 22-23 lat, nie? Bardzo dużo graczy zostało zweryfikowanych, serio. Ja akurat byłem na tyle lucky, że no, udało mi się dużo... kupić, że udało mi się kupić mieszkanie, nie? I no mam w tym momencie mieszkanie za gotówę, ale dużo graczy skończyło na poziomie Deflesa, Variona i ja nie mówię, że jakby wiesz, im teraz nie idzie. No tak, i to są jakby gracze, którzy grali na spoko poziomie, ale no jakby jest problem, nie? Znaczy zawsze można coś robić w życiu, tylko no zgodzę się z Rybą, że chyba największy problem jest nie to, że straciłeś czas we sporcie, tylko właśnie, że budzisz się w wieku 22 lat i nie masz znajomych, nie? No tak. Bo prawda jest taka, że jak nie znajdziesz znajomych w szkole albo na studiach, to jest w k***e ciężko znaleźć znajomości nowe w życiu. Łatwo? Nie, stary, nie jest łatwo. Albo spotykasz w klubie, albo spotykasz takich samych desperatów jak ty, którzy też szukają znajomych, więc jesteście we dwójkę już przegrywami. Jakby no, ciężko jest w chuj. Da, widzę Sadnate'a. CS i Dota żyją i będą żyły, bo nie zarżnęli tego franczyzą jak Dobra. Blizzard, Overwatcha i Riot League. Zjadłem. Coś ciekawego mówili? No tak, nie bardzo. Niech mówią dalej. Ligo. Musisz mieć okręgówkę, żeby mieć LM. Ligę Mistrzów, tak? Nie ma żadnych quali ani open turniejów, każdy ma wyjebane, że jakiś raz gra sobie po znajomości w Lec. No to ja się zgadzam. I muszą być. Muszą być okręgówki. No trochę real. No ale to we większości sportów tak jest, że ten tier 2, tier 3, no to ciężko mają, nie? Jakby często dobrze się dba o ten tier 1, czyli tam, nie wiem, powiedzmy top 30 świata. No a te pozostałe drużyny trochę niekiedy mają ciężko. No i tak jak przed chwilą widzieliśmy tego, nie? Widzieliśmy turniej w Indiach na tieru drugiego. No niestety na takich turniejach trzeba grać, kurczę. I to jest lekki problem, niestety. CS żyje, zajebiście żyje CS. W ogóle my gadamy o tych wszystkich rzeczach, a my nie gadamy o najważniejszej rzeczy. Że to się nie spina biznesowo tym organizacjom. Wszystkie organizacje są na minus. Nie, może G2 jest na zero albo na plus, ale wszystkie organizacje są na minus. Fnatic jest w na minus, jest pod krechą w ch... Przecież nawet publikowali te rzeczy. Nie ma prawa e-sport i co... Fnatic publikował? A to nie wiem, nie widziałem tego. Nie widziałem, ale to jest tak samo jak w sporcie, nie? Tak samo, przecież drużyny sportowe też są na minusie, nie? To jest cały czas. Niestety, ale organizacja to nie jest biznes, który ma przynosić pieniądze, tylko to jest biznes, który pochłania pieniądze. No jest to rywalizacja, po prostu. Tak to działa, no. Cokolwiek działać, jeżeli to się nie spina biznesowo. I okej, w piłce nożnej też są takie rzeczy, że dużo klubów, że tak powiem, działa na zasadzie, że nie wiem, od inwestorów mają kasę i tak dalej, tak? Ale no, tam są chociaż te liczby, a tutaj nie ma ani liczb, ani kasy, ani niczego. W piłce nożnej, nie wiem, przyjdzie ci piłkarz i go za 100 milionów, jakby. Najważniejsza różnica, jaka jest w piłce nożnej, a we sporcie, to, że masz prawa do transmisji, które kosztują dużą ilość pieniędzy i to też jest dużym plusem. Plus, że drużyny mają swoje stadiony, na które, wiesz, no mogą zaprosić jakieś tam bilety, karnety, popcorny, inne pierdoły. Coś tam mogą zarobić. A organizacje na czym zarabiają? Na tym, że koszulkę sprzedadzą? Albo od sponsorów dostaną kasę. No ale kiedy ci sponsorzy mają się też pokazywać? Tylko tyle, że na koszulce będziesz ich miał? No trochę mało. Dlatego no ogólnie wartość medialna organizacji e-sportowych nie jest aż tak dużo warta niestety. I to jest trochę problem. Co tam, Kubon? Co tam, Kuba? O, zlagował mi się Messenger i muszę wpisywać kod PIN. Boże, czemu to się dzieje tak często? Co to ma być? Też tak macie z tym Facebookiem, że mam się to pierdzić, czy to tylko u mnie tak jest? Już kiedyś na Twitterze pisałem o tym. Bo, czekaj. Kurde. A, chyba nie mogę o tym mówić, tak, Kuba? Czy mogę? Będzie jakiś turbo zajebisty. We sporcie nie ma takich możliwości. Kogo Koreańczyka za 3 euro, czy za 10? CS2 w Polsce jest katastrofa, polskie organizacje się zamknęły i jest katastrofa. Możesz. Na Facebooku nie masz co grać kompletnie. Czyli e-sport po prostu jest dead. Po prostu e-sport jest dead. Ale bym zjadł kiełbaskę z Villa, kur...
e-sport is dead. Dlaczego tak jest? No bo stary, no jakby to się musi spinać. No ludzie nie kupują koszulek, bo nie ma fanów. No nie ma fanów, no to nie ma koszulek. No nie ma nic, no. Co mam ci powiedzieć? No mi się wydaje akurat, Ja się w ogóle dziwię, że organizacje bardziej nie idą w takie crowdfundingowe rzeczy. Żeby właśnie, kurczę, mieć jakiegoś takiego, wiesz, patronite'a coś w tym stylu. Albo no tak jak są przecież ten, jak jest ten Kameto czy eBay, no to oni często zarabiają z innych źródeł po prostu. A e-sport jest takim miejscem, gdzie wydajesz pieniądze i masz taką swoją zabawkę, czyli swoją organizację. I tak to często działa. Ja koszulkę na przykład kupiłem SKT, to jakość jest różnica człowieku w jakości, jeżeli chodzi na przykład o koreańską koszulkę sportową, a na przykład europejską. Ale jest dobra, europejska, tak? Jest taki, no zajebiste jest. A europejskie koszulki są śmieci takie totalne, jak ja miałem. Esport w Polsce jest dead od kiedy Nitro dostał. A jakie miał koszulki ryba? Ciekawe jakby to porównać do na przykład merchu G2 albo takiego Fnatic. Ciekawe czy jest duża różnica. Bana, no ale tak paradoksalnie to jest trochę, prawda akurat, jakby trochę. Szczerze Nitro był prawdopodobnie najlepszym ownerem polskim w Polsce, no może poza panem Wiktorem z Kinguin, bo uważam, że on też był mega kozakiem. A Piotr Lipski... Cześć, co tam było? Że Nitro co? Jakby trochę. Szczerze Nitro był prawdopodobnie najlepszym ownerem polskim w Polsce, no może poza panem Wiktorem z Kinguin, bo uważam, że on też był mega kozakiem. A okay. Piotr Lipski był. Piotr Lipski, Ale jeszcze, no, Illuminar kiedyś też było dobrą organizacją. Zwłaszcza jeszcze, jak były te czasy, co Ryba grał w IHG, no to myślę, że oni tam dobrze sobie radzili. Dobrze to jakoś chodziło. Tak, no to Kick też było całkiem spoko, powiedzmy. Chociaż byli mało medialni, niestety. A DVS, dzięki za suba, siema. Kto jeszcze był taki na polskiej scenie? Ale to, że Nitro był jednym z lepszych ownerów, to zgodzę się, no. To prawda. Dbał o te drużyny. Bootcampy robili. Jakieś vlogi robili. Dało się tych graczy poznać, polubić. To było dobre, no. Zgadzam się. No, no nie dał jakoś dużo kasy, okej, to fakt, ale był zajebisty. No dobra, okej, no zapomniałem o tym Orle. Orzeł. To niech ci obniżają wynagrodzenia, czemu taki Caps ma zarabiać 40 euro? No właśnie o to chodzi, że wszyscy zarabiają za dużo we sporcie, a to jest abstrakcyjne, bo niektórzy nie zarabiają nic. No bo raz dali za dużo. A to i tak już jest za dużo, rozumiesz? Kiedyś po prostu raz dali i tak idzie. No tak, to tak idzie, dokładnie. Ale też, patrz, na przykład emotki. Dlaczego jeszcze nie można kupić emotek na przykład z... Wiecie, jakby w Europie, porównując do Ameryki, to i tak jest pikuś, bo to, co w Ameryce się stało, no tam płacili po prostu horrendalne pieniądze, bo no dostali, wiecie, inwestorów, te VC, czyli... Kurde, nigdy nie pamiętam, jak się to rozwija. Venture Capital, czy coś takiego. No tacy inwestorzy tam weszli z grubymi milionami. No i zawodnicy zaczęli dostawać tak duże pieniądze, że to było aż chore po prostu. No ale no nigdy tych pieniędzy nie zobaczysz z powrotem, nie zarobisz ich po prostu. No i to też jest trochę problem e-sportu, że też e-sport nie sprzedaje. No. Zero Tenacity. Ja bym sam kupił taką emotkę, jakby Zero Tenacity się dostało na U-Masters. Po prostu bym kupił tą emotkę. No dobra, ale to co, ta emotka tylko na Europę miałaby być? No na cały świat powinno być. Powinieneś być tak, w stanie kupić każdą emotkę. Powinieneś być w stanie zrobić chroma z rybconem na plecach. To nie powinno być trudne. Najwięksi twórcy z danego kraju powinni mieć... No nie no, może ten, może chromy to za dużo, ale ikonkę to się zgadzam. Powinno być coś takiego, no. To zgoda. Albo jakby zrobili nawet jakiegoś battle passa e-sportowego i właśnie tam sobie możesz wybrać, o patrz, battle pass e-sportowy, gdzie wybierasz sobie dla jakiej drużyny chcesz, żeby ten battle pass poszedł procent, do jakiej drużyny. Też fajne, nie? Też by było spoko. Jakieś benefity, żeby okay, to wszystko leciało. Gdybyś sam chciał napisać w LoL'a, gdybyś widział pieniążki. Gdybyś widział pieniążki, to by się zaświeciły dolarki. Ostatnio gadałem o tym z Lewusem, o tym, że o tym Tobiasie z Minecrafta, że wiesz, Minecraft zajebiste OP i tak dalej, na nim można doprowadzić do kasy, a na LoL jest k***a. No ale to dlatego, że ja mam teorię, że Riot... Bo Riot się nie lubi dzielić pieniędzmi. Ale właśnie oni nie kumają, że to jest tak, że oni by zarobili jeszcze więcej siopy. Właśnie ja mam wrażenie, że, no właśnie, jest, jakiś, no tak że się... jest jakiś, że jest jakiś szczur w środku, który chce, żeby liga się skończyła. Z perspektywy Bobka tak to wygląda. Kurde. Ej, ale no to, że Riot nigdy nie zrobił jakiegoś kodu twórcy, tak jak w Fortnite na przykład.
No szkoda, szkoda, nie będę ukrywał. Szkoda. Byłoby fajnie. No ale niestety, no. Nie dali. A myślę, że to też by nakręcało pewnie ludzi. A przynajmniej twórców by to nakręcało, żeby tworzyli jeszcze bardziej. No to się trochę zgodzę. Ty czekaj, bo to draftują. Oglądamy dalej. Debatę Cinkrofa z Rypsonem. Czy League of Legends się kończy? No ale naprawdę to jest... tam są mądrzejsi ludzie od nas, mi się znaczy, wydaje. Okej, okay, no znaczy ja wiem, że jak Riot patrzy na LoL'a, to ma wysrane na wszystkich poza Chinami. No taka jest prawda. No Chiny tak. To jest 90, prawdopodobnie 9% sukcesu LoL'a. No nie, z 90% myślę. Nie no, nie 99. To jest aż... Ale no rynek azjatycki jest najważniejszy. No to się nie ma co dziwić, no chłopie, tam jest tyle ludzi, kurczę, że to... No nie wiem, tak kurczę, jestem serio ciekawy, ile procent społeczności grających w LoL'a jest w Chinach. Kurde, ciekawe. Niemożliwe, że tam jest tyle ludzi. Wątpię, żeby LoL się skończył w Azji. Na pewno nie. No. Nawet jak LoL się skończy w Azji, to Riot jest tworem... Kto wygrał? IG 2-1 wygrało. Ze Stanów, tak? Więc oni i tak będą mieli liczby, więc to żeby to się skończyło, to by musiało nie wiem ile minąć lat. Ale trochę szkoda mi się wydaje, szkoda, bo naprawdę można byłoby robić podobno. Ale też można napierdolić na tych polskich rioterów i tak dalej, ale tak jak powiedziałeś, oni w ogóle mają chuj powiedzenia. W sensie, tak jak na przykład Tomek, on działa w tych strukturach, ale on nie może nic zrobić. To jest wielkie korpo, to jest wielkie korpo. Janek też nie... No nie no, akurat Tomek no to tam dopiero zaczyna coś pomagać, no to ciężko, żeby on coś tam miał do gadania. Nic do powiedzenia mi się wydaje akurat. Robić. Chuj, to jest wielkie korpo, to jest wielkie korpo. Janek też nie ma nic do powiedzenia, mi się wydaje akurat. Ale no. Nie no, dla Nerwariana ma. Ej. Aha, no nieźle, no nieźle. Że Janek nie ma nic do powiedzenia. No nie no, jest jednym z najważniejszych tam, jeśli chodzi o ten. O influencerów. No ale też są ludzie nad nim po prostu, no. No ale to, no tak działa korporacja po prostu, no. Tak to jest. Tak działa. Biznes. A kto w Polsce, że tak powiem, grał kiedyś i był takim kozakiem, ale doomed? Jankos. Nie no, Jankos to jest szef. Niku, Kikis, no w sumie Kikis to... Ale patrz, Kikis, nie wiem, czy skończyła się kasa, czy coś, ale wrócił do e-sportu. We Włoszech i tak dalej. Dalej nie... przecież. No to, no, no to widzisz. Co robi Niku teraz? Nie no, przecież Kikis swoje zarobił. Chyba. Prawda? Tak mi się wydaje. Niku jest ustawiony do końca życia. Wysek? Nie no, Wysek nie miał potencjału e-sportowego. Wysek? Laker może? Wyskowi ktoś mówił, że miał potencjał. A Mystic Quest? No, Mystic miał. Ale ja myślę, że takie osoby jak Icebisto, Mystic, Woolite, to one zarobiły już siopy, nie? Tyle, ile mieli wyciągnąć, to wyciągnęli. Selfie to jest Selfie przez miesiąc nic nie jadł, tylko był na diecie chyba sokowej. A no to słyszałem. Ale to jest trzeci, water fasting to się nazywa, jak mała dietetyczką i tak, bo on ogarniał, nie? Był pod stałym nadzorem. Czekolad? Nie no, czekolad jest fajny. Czekolad ładnie kasy na farmie też. No czekolad też na farmie, no. Nie no. No nie no, czekolad nawet w lecu przecież grał. No tak, to przecież jak w LFL-u, no to on tam sobie dobrą kasę raczej zarabia. Chyba dobrze mu się tam żyje, myślę. To nie mają do lulu trochę, bo myślą, że korporacja używa do kontaktu z nimi jakimiś gostkami z internetu ludzi na samym szczycie. Przecież to rozległe struktury, jak mówisz. Masz typ odpowiedzialnego za kontakt z content creatorami, a na nim kilka osób aż do szefa departamentu. No tak, no tak. No. No to tak działa, tylko no to trzeba wiedzieć właśnie jak działają firmy i jest, że jest jakaś hierarchia po prostu w tych firmach. No nie, no to jest oczywiste, normalne, tak? No ale może właśnie oni nie wiedzą. A to już wczoraj o tym gadaliśmy właśnie, że... Właśnie, kurczę... No chłopaki trochę chyba nie za bardzo ogarniają, jeśli chodzi o normalną pracę w normalnej jakiejś tam korporacji i tak dalej, no. Takie mam trochę wrażenie. Czekolada to akurat spoko mi się wydaje. Ja, czekolada lecu grał kiedyś, czy nie? Był no, taki grał, moment, grał, było, w Excel. Nie no, ci ludzie, których wymieniamy, to oni jakby poradzili sobie. W sensie, no dobra, to zadam ci pytanie. Czy uważasz, że kupienie jednego mieszkania to jest sukces, jeżeli grałeś nie. w e-sporcie przez 8 lat? Zależy. Kupienie jednego mieszkania w 8 lat, czy jest to sukces? Ryba mówi nie?
Ludzie biorą kredyty na 30 lat, żeby mieszkanie kupić. Jak ktoś kupuje za 8 lat grania w komputer, to nie jest dobre? Nie no, ja wiem, że ryba jako streamer dużo pieniędzy zarabia i tak dalej, ale... No tutaj właśnie wychodzi to odklejenie, kurczę, no. Spytaj jakiegokolwiek człowieka na ulicy, czy jeśli będzie grał 8 lat w grę i dostanie za to mieszkanie, czy pójdzie w to? No oczywiście, że kurwa pójdzie. Jezu, czemu oni są aż tak odklejeni? Chłopaki! Come on! Porozmawiajcie z ludźmi, którzy normalnie pracują, normalnie żyją. Dziwne to. Ja pierdzielę. A czy to, wiecie, też zależy mieszkanie od mieszkania nierówne, nie? Bo kupienie mieszkania w dużym mieście, jakimś tam Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków i tak dalej, a kupienie mieszkania w jakimś tam pipidówku, no to to są dwie różne inne rzeczy, nie? Tak naprawdę. To też zależy. Jakie też? Bo ja na przykład uważam, że to nie jest sukces. Masz czemu nie jest sukces? No to o to chodzi właśnie, że patrz, jak sobie przekalkulujesz, że od 16 roku życia mogłeś napisać coś innego. Wydaje mi się, że Soma mógł Kto zarobił najwięcej z LoL'a w Polsce? Selfmade, Jankos czy Kasper? Nie no, na pewno Jankos. Okej, okay, a drugi? Bardzo może... Szczerze powiedziałem... Nie no, Jankos raczej. Ale nie wiem, czy Inspired nie zarobił może podobno. Chociaż w Rogue nie zarabiał pewnie wiele. Ale ja myślę, że w Ameryce duże miał kontrakty Inspired. Ale nie no, Jankos raczej chyba nie przebił w zarobkach. Ale jeśli jeszcze pogra Inspired, nie wiem, tam z 2, 3, 4 lata w tej Ameryce, to myślę, że Inspired będzie najbardziej zarobionym sportowcem z Polski, przynajmniej jeśli chodzi o LoL'a. Nie wiem jak tam w innych. Możliwe, że ten nisza z Doty więcej zarobi. Ale no. Ja to bym powiedział, że Selfmade miał podobno pojebany kontrakt Vitality. Miał, słyszałem o tym też. I to najlepsze, że za prawie nic nie robię, nie? Ale no Inspired, kurczę, no i w tym EG, i teraz we FlyQuest, no też ma naprawdę dobre pieniądze. Możliwe, że Selfmade. Selfmade, no masz zajebisty kontakt Vitality, nie? Ale myślę, że Inspired teraz go zaodskaluje. No pewno, o, pewno. No. No ale to nie chodzi o to, że 16... No nie, ja na przykład czuję, że mam przepalone styki od LoL'a. Czuję, że już nie będę odczuwał takich fajnych bodźców w życiu. A gry ci się nie podobają. No. Ja patrzę na inne gry i ja mam cery, ja czuję jakbym ćpał przez ostatnie 8 lat. Ja patrzę na gierkę... Ej, ale coś w tym jest, że grasz w jakieś inne gry i sobie myślisz, kurde, wolałbym w LoL'a chyba pograć. Że przez te pół godziny można było rundkę w LoL'a zagrać. No jest to takie, kurcze, przyzwyczajenie, uzależnienie, że psuje ci, kurcze, granie w inne gry. To prawda, no. To prawda. True. I mi się żygać chce, jak mam odpalić inną grę. Ostatnia gra, do której się zdziwiłem, że tak. Mi się spodobała, to był Wiedźmin. O! Co to Zancik napisał? Selfmade. Ej, no nie no. Wiedźmin jest kurde. Genialna gierka. Wiedźmin jest zajebisty. Ale... No nie wiem, jakiegoś tego God of War pamiętam, że też mi się zajebiście grało. Spider-Manów też mi się zajebiście grało. Tak Baldura mi się dobrze grało, tylko nie skończyłem nawet pierwszego aktu. XD. Ale jeszcze ogram tego Baldura kiedyś na pewno. Wierzę. Co, mam też dobre gierki. Pod kreską i siano pożyczy od mojego znajomego. Chodziłem z chłopem do techniku. Ty co? Selfmade jest pod kreską i siano pożyczy od mojego znajomego. Chodziłem z chłopem do techniku. Co kurde? Nie pożycza, tylko on po prostu te blika i potem oddaje normalnie. Nie pożycza, znaczy pożycza, ale oddaje. Dementuje tą plotkę. O, nie znam sytuacji Selfmade'a, ale widać, że jakby coś u Selfmade'a się takiego wydarzyło, że No nie no, Selfmade przecież z Vitality taką kasę ciągnął. Teraz w tej Arabii też ma na pewno dobry kontrakt. No nie wiesz, że tam jest słabo z kasą u niego, no nie ma takiej opcji w ogóle. Selfmade powinien być zarobiony, chyba że nie wiem. Wszystko tam przepierdzielił? Nie no, chyba nie ma szans. Chyba że się bardzo postarał. Ale nie wiem. To nie chodzi o to, że Unlucky miał karierę, tylko no pogubił się po prostu, nie? Jak nie wiem, tak jak o mnie możesz powiedzieć, że jestem po prostu to uważam, że Selfmade miał wszystkie toolsy, żeby być dobrym, tylko przebimbał sobie chyba, nie? I on w ogóle sam to pisał na Twitterze zresztą. Patryk Grąbka, No nie no, ja w ogóle raz miałem sytuację, że Selfmade coś tam napisał na Twitterze.
I to, kurczę, nawet nie pamiętam co to było. Ale coś napisał. Ja mu napisałem na tym, na privie, że stary, usuń to lepiej, bo to nie wygląda dobrze po prostu w twojej pozycji. I no mi odpisał, że dobra, że skasował i że dzięki, bo i że jest najebany. I najebany coś tam napisał. Właśnie nawet już nie pamiętam co to było. Ale no. No miało tam jakieś tam swoje problemy, no. Ogólnie potem jak zleca go wywalili, no to no, widać było, że tam załamka jakaś poszła po prostu. Niestety, no. Ty, no ale właśnie nawet nie wiem, co to było już, kurczę. Ale chyba kogoś wyzywał po prostu. Jakiegoś gościa losowego. Ale nie pamiętam nawet. Nie mam teczki, niestety, na Selfmade'a. Ale coś było takiego. O serio, był taki koleś jak Snower, no. Ale Snower! A i gadaliśmy dzisiaj o Snowerze. No kurde, patrz. Snower to chciał wylizać dla Disa i chyba nie udało się za bardzo. No tak było. Ale Snower ogólnie mega w porządku. Osoba. Snower się bardzo dużo osób robiło pewne nielegalne rzeczy i dorobiło się na tym bardzo duże ilości pieniędzy. No tak, w sensie na przykład tak uważam. Reklamowali skrzynki. Nielegalne rzeczy? Co, że udawali kurde na tym? Na GG? Nie, nie. A tacy też byli. Rolujesz? O boosty chodzi, nie? Nielegalne rzeczy. O boostowanie, boostowali. Ja p***em to nielegalny, ja myślę, że człowiek o jakichś narkołykach czy coś, nie? Nie, 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 no boosting uprawiali, no mam na myśli, że wiesz, że nielegalny dla Riotu, nie? Ja proszę panie władzo, tylko nie zakuwaj mnie w kajdany. Ale w dużo sosu nafarmili, naprawdę. Co z tym meczem? Cały czas tu jeszcze ten? Kurczę, dawajcie drugi mecz już, come on. Ale co do boostingu? No, zwłaszcza kiedyś, bo pamiętam, że było... Znaczy normalnością niemal, że goście, którzy próbowali iść pro, coś tam na boku trzeba było robić, no jakoś kasę musiałeś zarabiać, nie? Po prostu. Więc jakoś tam się pewnie przymykało na to oko, wydaje mi się. Flashujesz? Dobra, nice flash. Ja złapało, Ryba sam boostował? No ja nie wiem, nie wiem, to jakaś plotka. Ja nie wiem. Ryba? Nie wydaje mi się. Ryba boostował? Nikt nie boostował. Nikt nie boostował, ja też nie wiem o co chodzi w ogóle. Boostował. A to było lata temu, jeszcze mnie lubili, 4-5 lat temu, to mówił właśnie, że oni są świadomi tego, że ludzie... Tylko, że nie chcą zniszczyć kariery, czy co? Po prostu chcą dojść do momentu, w którym nie będą musieli boostować, no i to było całkiem szczytne. Ja kiedyś miałem raz rozmowę z Riotem, taką poważną, bo kupowałem konto, żeby grać duoku z ziomkiem. I ten gościu był prosem, bo napisałem do Riotu z nim, czy daliby nam konto, udostępnili nam konto. I Riot powiedział tak, nie. Nie damy ci konta, bo nie grasz w lecu. No i ja mówię, okej, dobra, to kupuję konto, nie? No i kupiłem konto. W sensie nie, no jakby takie nastawienie miałem. Ja mam historię taką. Nie, 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 nie napisałem im, że kupuję konto, tylko powiedziałem sobie w głowie, że dobra, to kupuję konto. Kupiłem konto, 5 dni, ban, rozmowa i jeszcze na Skype'ie do mnie napisali, że zapraszamy ciebie i pewnego toplanera na rozmowę. I nie, 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 nie. Agresivo? To był taki zagranicy i musieliśmy z dwie albo z trzy godziny gadałem z Riotem, pokazali prezentację. 7 godzin gadałem z Riotem. Nam, dlaczego nie opłaca się tego robić, co możemy stracić, jakie są konsekwencje i tak dalej. O, to znam ten schemat. Okay. Ale to był 2016 rok, rozumiesz? To był 2016 rok. No to pamiętam, że kiedyś mi robić challenge z Kasztelanem, bardzo dawno temu też. I miałem jeszcze dokładnie taką sytuację, kupiliśmy... A, ty, no właśnie, ty Kasztelan z Rypsonem grali w HG przecież. O kurczę, już zapomniałem o tym. O. Kasztelan, kurczę, teraz cały czas gdzieś tam w Tajlandii siedzi. I sobie robi jakieś tam informatyczne rzeczy. Widzicie? Jednak po e-sporcie można znaleźć normalną, sensowną pracę. A tutaj tak narzekają, że ludzie po e-sporcie to nie wiadomo co, nie poradzą sobie w życiu. Come on. Jeśli ktoś jest kumaty, to się coś tam ogarnie, no. Konta na mnie dali. Ja kafera była, kurwa. Kasztan mówi tak, dostaliśmy bana za botet konta. I Kasztan mówi tak, dobra, nie, ja nie mogę, nie wytrzymam, musimy sami się przyznać, napisać na Twitter, że nas zbanowali. Coś tam, żeby na jakieś konsekwencje, takie wiesz, że tam zbanują czy coś, kar dostaniemy. Serious business. Tak, wyluzuj się, kurwa. A on mówi, nie, piszę tweeta. Dobra, ja, nie, jak ty piszę tweeta. Mówię, dobra, to napisz tego tweeta. I napisałeś tweeta, że kupiłeś mi konto i że bardzo przepraszamy. No, tatuś dzwoni. A ty miałeś jakieś relacje z ojcem? Nie masz takiego rządu, ten? No, jak każdy stary kiedyś, nie? Ale teraz już, jakby wiesz, no twój stary to z fiutem gołem latał po pokoju. Nie z fiutem, w majtka, kurwa. Ej, dobra, to już chyba nie będzie to sportowe za bardzo, co? Za to pomówienie masz wpysk. Rodziny się nie tyka. Sam powiedziałeś, że ode mnie stary. Dobra, ja będę
bo drogą musi spać przeze mnie, a nie chcę mu tego robić, bo ma suba, nie? Od roku, więc no. Ale Drogon... Aleks, że Kasztelan skończył studia matematyczne, grał we sporcie na boku. No Kasztelan to był duża głowa po prostu, no to prawda, to prawda. No zgoda. To będzie coś jeszcze? Multi Paris Vibe na streamach. Kiedy skończy się niebieska platforma? Aha, no to już nie jest chyba za bardzo sportowe. Drogon ogólnie mało ludzi lubi. Najfajniejsze jest u Multiego. Multiego wszyscy piszą XD i jest fajnie. Ej, to akurat prawda, u Multiego, jak będziesz na jakiś czat jako lolowiec, znaczy, że jedno też się pojawia po PW. U Multiego wszyscy piszą XD. Wiesz, co jest najbardziej... Jak grałem z Multim, nie? Pierwszy raz było fajnie, drugi raz było spoko. Nie, dobra, to już chyba nie jest zespół. A trzeci raz, jak byłem na tym takich, jak się nazywa? Takie ze spluwą, ale była taka specyficzna. I tak jakby nic mnie nie bawiło, ale widzów to bawiło. Czujesz... Wymuszany śmiech z mojej strony był tak zdobyty. To jest po prostu specyficzne community, no nie wiem, no. Ja też... O, wejdziesz do Bungie i co? I oczekujesz, że oni będą się zachowywać tak jak... Bo jakby... Oni wszystko śledzą, każdą rzecz w internecie ocenią. Okay. Ksywę na Chivas? To jest moja reakcja. No dobra. Tyle z tych e-sportowych rozważań od chłopaków. No, co? Typowy dumerska gadka, no. Jest źle. I tyle, no.